Zdjęcie ojca Pio dla Francisco Messiny, jeden z najsłynniejszych artystów włoskich XX wieku, nie dawało spokoju. Ojciec Pio nie dawał mu spokoju. Dzisiaj sobie porozmawiamy, to będą trzy odcinki o jego nawróceniu. O tym, jak w końcu dotarł do ojca Pio. Witam Cię na kanale Świadomica Pio, z tej strony Stanisław Sadowski. Salve Maria! Ten kanał jest po to, aby zdobywać duszę dla ojca Pio. Podobał sobie ten kanał, Śladami ojca Pio. Codziennie staram się wstawiać nowe historie o tym wielkim świętym. Po to jest ten kanał, abyśmy go poznali, pokochali go. Jak ojciec Pio zdobył Twoją duszę. Pomóż mu, zasubskrybuj kanał, wejdź w też intencję najbliższej mszy świętej o łaskę zastawiennictwem ojca Pio, ponieważ ci, co zasubskrybują kanał, będą włączeni w intencję najbliższej mszy świętej. A jeżeli subskrybujesz kanał i chcesz, żeby twój znajomy też wszedł w intencję tej mszy, nie ma problemu. Poleć mu, poleć swojemu znajomemu, zaproś go do obejrzenia tego kanału i też twój znajomy będzie włączony w intencję najbliższej mszy świętej o łaski zastawiennictwem ojca Pio. To jest piękna sprawa, że prowadzi apostolat ojca Pio, aby jak najwięcej ludzi pokochało, poznało tego wielkiego, wielkiego świętego, jednego, myślę, z największych postaci XX wieku. Temat się piękny, Francisco Messina. Francisco Messina to był artysta, który, no, jest zasłużony, taki artysta włoski. Zaraz sobie o tym przeczytamy. I to jest niezwykła historia. Znowu czytamy Renzo Allegriego. Piękne są historie w tej książce. To jest naprawdę niezwykłe. Po prostu jak ojciec Pio działa cuda. Jak wielu ludzi po prostu tak przemienia, nawraca. Jak w wielu różnych sytuacjach ojciec Pio łowi duszę. Chce zdobywać duszę. Więc też patrz na tę historię, patrz, może coś są podobieństwa u Ciebie. Może też ojciec Pio łowi Twoją duszę przez ten filmik. Ja mówię, ja jestem tylko narzędziem. To ojciec Pio tutaj wiele rzeczy robi. I to są też świadectwa Wasze, jak Wy oglądacie te filmiki, są piękne po prostu. Są piękne. Odczuwałem jakiś dziwny niepokój. Tak się zaczyna ta historia. Innym słynnym nawróconym przez ojca Pio jest artysta rzeźbiarz Francesco Messina. Człowiek, który stał się legendą współczesnej sztuki. Jego rzeźby, niektóre z nich swymi gigantycznymi rozmiarami, przypominają dzieła Michała Anioła. Weszły już do historii sztuki naszego stulecia. To jest ciekawe, więc no, taki słynny artysta. Jedna z nich to mierzący 3,7 metra posąg papieża Piusa XII stojący w najświetlejszym kościele chrześcijańskim, bazylice świętego Piotra. Messina nawrócił się w szczytowym okresie swej sławy. Również jego powrót do wiary odbył się w dziwny, ciekawy wręcz sposób. Przytoczę tu relację. To jest ciekawe. On, to jest świadectwo tego Francisco Messiny. On opowiada to dla autora. Autor zebrał wiele takich świadectw. To jest bardzo ciekawe. Było to w Genui. W czasie wystawy mych dzieł w galerii przy Piazza de Ferrari. Któregoś wieczoru wybrałem się z żoną na kolację, urządzoną przez naszych wspólnych przyjaciół. Dużo opowiadali mi wtedy ojcu Pio, gdyż byli jego wielbicielami. To jest ciekawe. Jak się pokochasz ojca Pio, poznajesz go, masz na niego nabożeństwo, otrzymujesz od niego łaski, czy ten... chcesz opowiadać o nim, chcesz go pokochać, chcesz mu coś dać też. Też możesz coś dać ojca Pio, możesz stawić komentarz, możesz polubić film. Zwykłe polubienie pomaga. Ileż się chłamu jest na YouTubie, który ma miliony wyświetleń. A taki like pomaga, bo to wtedy w tych mechanizmach YouTube'a dalej to idzie. Tak samo przekazanie tego filmu, udostępnienie na profilu na Facebookowym. Ty możesz zaprosić kogoś, opowiadać o ojcu Pio. Na stole leżała książka biograficzna ojcu Pio z jego dość ekspresywnym zdjęciem na karcie tytułowej. Wziąłem ją do rąk i długo przyglądałem się straszliwym oczom kapucyna. Muszę go poznać, pomyślałem. Ciekawe, zwykłe zdjęcie ojca Pio po prostu tak go zaciekawiło. I faktycznie w twarzy ojca Pio jest coś takiego. Patrzę na twarz ojca Pio, jak się tak pogląda. Coś takiego jest. To jest twarz świętego. To jest twarz świętego. Już się widzi ludzi złych. Ludzi, którzy często grali w XX wieku czy w XXI wiele zła. Na te twarze nie chcę się z reguły patrzeć. Ojcem Pio jest coś takiego. No właśnie, to jest łaska działa.
Przez cały wieczór, przysłuchując się opowiadaniom osób obecnych na spotkaniu, myślałem tylko o ojcu Pio. Ciekawe. Jak chodzi, ojciec Pio, jak łaska działa, tak powoli. Tak też niepostrzeżenie, jak zapach. Tak samo jak zapach ojca Pio Emanowo. Słyszałem o nim przy wielu innych okazjach i jakby instynktownie odczuwałem wielkie pragnienie poznania go. Lecz hamował je fanatyzm opowiadających mi o nim osób. Wszyscy bez wyjątku rozwodzili się jedynie nad historiami związanymi z zapachem, jaki nosi się tam, gdzie był on obecny w myślach ludzi, czy też nad jego tajemniczymi bilokacjami, zdolnościami czytania w ludzkich sercach, tudzież innymi podobnymi zjawiskami wywołującymi sensację. Mój nader racjonalny rozum, umysł buntował się. Jakkolwiek w głębi duszy czułem coś, co ciągnęło mnie ku stygmatykowi. To jest ciekawe, jak tak łaska Boża właśnie działa tak delikatnie. Duch Boży tak działa delikatnie. Jak on tutaj buntuje się przed tymi historiami ojca Pio. Buntuje się przed takim rodzajem świętości. Bo trzeba powiedzieć, nie każdy święty dowodem świętości jest to, że ktoś czyni cuda. To są charyzmaty dane dla Kościoła. Często właśnie charyzmaty nie muszą być stale nawet połączone ze świętością. Byli ludzie, którzy mieli wielką charyzmę, dane jakieś wielkie dary, aby służyć Kościołowi. Nawet człowiek, nie wiem, jakiś wielki dowódca nawet, który obronił chrześcijaństwo przecież. To są charyzmaty, że ktoś pociągnął kogoś do czegoś. A tutaj też ojciec Pio taki rodzaj świętości był, który czyni masę cudów. Masę cudów codziennie. To jest taki rodzaj właśnie świętości. Człowiek bardzo prosty też. Bardzo z rodziny prostej, z ludu. Osoba nie jakaś z wielkiego... z wielkiej rodziny szanowanej, czy z tego, po prostu prosty człowiek. On takie cuda czyni. Dla wielu ludzi to może się nie podobać, bo nie podoba się taki rodzaj świętości. Ojciec Pio właśnie taki jest. Mówi się, że ojciec Pio nawrócił mnie, lecz określenie to nie jest dokładne, tutaj wspomina Francisco. Nigdy nie byłem ateistą, wierzyłem w Boga, mimo że należałem do zatwardziałych grzeszników. Ojciec Pio, jeśli wolno mi tak wyrazić, zregenerował mnie. To jest ciekawe. To widać, jak Pan Bóg dawał mu jakieś jeszcze łaski. Nawet kiedy już nie był katolikiem, kiedy grzeszył, otrzymywał jakieś łaski. Na to, że Pan Bóg nas potrzebuje w swoim istnieniu, nawet jeżeli jesteśmy grzesznikami wielkimi. Pan Bóg potrzebuje nas w swoim istnieniu, aby daje nam czas na nawrócenie. Daje nam czas na przemianę. Urodziłem się na Sycylii, w prowincji Katania. Moi rodzice, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, przenieśli się do Genui. Byliśmy bardzo biedni. To też w wieku 10 lat zacząłem pracować. Tu mówię teraz o swoim dzieciństwie. Nikt nie miał czasu, by pomyśleć o mojej edukacji religijnej. To jest straszne, jak dziecko jest porzucone, nie otrzymuje edukacji religijnej. Zostałem wprawdzie ochrzczony, lecz nie przystąpiłem do innych sakramentów. A przecież postać Chrystusa silnie na mnie zawsze oddziaływała. Jako młody chłopak przeczytałem całą Ewangelię i wiele książek na temat Chrystusa. Uważałem, iż jest On moim przyjacielem, towarzyszem życia, który potrafi zrozumieć mnie najlepiej. Kiedy przechodziłem okresy wielkiego smutku, szukałem schronienia w kościołach i na swój sposób modliłem się. Tak właśnie rosłem. W pewnym momencie mego życia związałem się z kobietą, która nie była wolna, a zatem moja sytuacja w świetle zasad Kościoła jest jeszcze bardziej pogorszyła się. Kardynał Ildefonso VI, doprawdy święty człowiek, powtarzał mi często: Kościół nie może nic dla ciebie uczynić. Potem cały szereg okoliczności sprawił, że moja sytuacja unormowała się. W czasie wojny mogłem wziąć ślub kościelny, oczywiście po przystąpieniu do sakramentu Komunii Świętej i bierzmowania. Ponieważ jak wcześniej zaznaczyłem, byłem jedynie ochrzczony. Czy nawet do Komunii Świętej nie przystąpił. Jaka biedna dusza po prostu. Nigdy Chrystus w nim nie mieszkał. Nigdy Chrystus w nim nie żył, nie był obecny. Tak do tego momentu, aż do ślubu. To jest właśnie realna obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Chrystus, że przyjmujemy w Komunii Świętej, On jest w nas obecny. To jest realnie z nas obecny Bóg. Swoją krwią. Jego krew łączy się z naszą krwią po prostu wręcz. To jest najbardziej po prostu relacja, jaka może być. Najbardziej bliska relacja, jaka może mieć po prostu. Bóg tak to ustanowił. Jest piękne. Jak ojciec Pio też, jak adorował Chrystusa. Jaką wielką wagę przykładał do ofiary mszy świętej. Widział w tym.
Potem cały szereg okoliczności sprawił, no właśnie, że jego sytuacja unormowała. W świetle prawa kościelnego stałem się normalnym chrześcijaninem. Że to prawdziwym katolikiem, to też coś wielkiego przecież. Wierzyłem, otrzymałem wszystkie sakramenty, a jednak nie przestałem grzeszyć. Czy potrzebował jeszcze większego nawrócenia? Wiara nie miała żadnego wpływu na moje codzienne, zwykłe życie. Myślałem o sławie i sukcesach, byłem pyszny, próżny i egoistyczny. Owego wieczoru na kolacji, słuchając opowieści o ojcu Pio, trzymając w ręku jego biografię i przyglądając się jego zdjęciu, odczuwałem jakiś dziwny niepokój. Frapowały mnie szczególnie tajemnicze rany, jakie nosił na dłoniach, stopach i w boku, o których mówiono, że były takie same jak stygmaty Chrystusa. Wiedziałem, że Kościół, a zwłaszcza Święte Oficjum, wyraził się negatywnie na temat tych ran. Ale wiedziałem również, iż wielu znanych mi księży uważało je za autentyczne. No to było jeszcze lata po wojnie, czy tam jeszcze przed wojną, tam były różne właśnie opinie na temat ojca Pio. Ojciec Pio przyjął przeszczególne prześladowanie, myślę, że kiedyś nakręcimy o tym odcinek po prostu, jakie, no też wiele miał problemów ojciec Pio. Znałem także opinię wybitnych lekarzy, którzy po dogładnym ich zbadaniu doszli do wniosku, iż zjawisko to nie było bynajmniej wywołane histerią. To jest ciekawe, jak on tak chciał poznać ojca Pio. Ojciec Pio tak do niego, tak jakby, tak to powiedzieć, no, kołatał do drzwi jego duszy, kołatał do drzwi jego serca. Powoli, delikatnie. I to jest ciekawa historia tego człowieka, jak on się nawraca, jak on się zmienia. Jutro o tym sobie porozmawiamy, będzie kolejny odcinek o tym właśnie Francisco Messini, wielkim artyście, no przecież na ataku wielką rzeźbę zrobił Piusa XII, to coś jest bardzo ciekawego, ale to już jutro, dzisiaj na tyle. Zostań podopiecznym ojca Pio. Co to jest? To jest grupa tych, którzy wchodzą pod opiekę ojca Pio, którzy nam też pomagają w tym apostolacie, trudno apostolacie, bo trzeba naprawdę się zaprzeć, żeby robić te filmiki o tym ojcu Pio, żeby pokochać go, żeby też, no, tak jakby promować nabożeństwo tego Wielkiego Świętego. Ty, będąc pod opieką ojca Pio, możesz być apostołem ojca Pio, wręcz można powiedzieć. Czemu? Wchodzisz pod opiekę ojca Pio i nam pomagasz nam w tym apostolacie i dla podopiecznych ojca Pio jest piękna sprawa, chociażby piękny obrazek ojca Pio. Mamy takie obrazki poświęcone przez kapłana, ja niedługo będę już wysyłał do tych, co już są podopiecznymi. Pani Karolina tam jest. Wiem, pani Karolina prosi, żebym ja został też historię opowiedział swojej ojcu Pio. Powiem, ale jeszcze pierwszy zrobię tą historię. Serię, później przełamię się z tremu i nakręcę. O ojcu Pio, piękne zdjęcie. Można sobie powiedzieć, oprawić w ramkę, żeby ojciec Pio królował w twoim domu, a tu też jest akt ofiarowania. To jest jeden z prezentów dla podopiecznych ojca Pio. Druga sprawa, duchowy prezent, jest piękny. Cotygodniowa msza święta za podopiecznych ojca Pio. Co podopieczni ojca Pio wchodzą w cotygodniową mszę, mają też dostęp do tej, do kaplicy ojca Pio na naszej stronie. Tam w link jest w opisie, wszystko tam się klika i jest strona śladamiojcapio.pl i można, no, wejść pod opiekę ojca Pio. Piękna sprawa. Tam można zostawić swoje intencje. To jest super sprawa. Tyle mam, jak się mówi, na dzisiaj. Odmówcie rezerwować Mario. Odmówcie zrobić Mario za ten kanał. Za mnie też proszę się pomódlcie. Za siebie i we wszystkich naszych intencjach też pomódlmy się za kuzynkę pani Karoliny. Pani Karolina mi ostatnio tam pisała właśnie, że jej kuzynka ma straszne problemy zdrowotne, ale już coś się tam zmniejszyło. Coś dzieje się cuda. To jest piękne. Piękne, jak na naszych oczach dzieje się cuda. Módlmy się o uzdrowienie, o łaskę uzdrowienia dla tej kuzynki. Tyle na dzisiaj. Święty ojcze Pio, módl się za nami. Salve Maria. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
śmierci naszej. Amen.